Masakra. Uważaj, uważaj! Technika garbowania skóry jest taka sama jak... Jesteśmy w aptece berberyjskiej. Niestety nie możemy do niej wejść. Monika mi musi kupić coś takiego, żeby mógł... Można podejrzeć, co jest na dole. Hej, jesteśmy Paweł i Monika. Podróżujemy własnoręcznie zbudowanym kamperem, w którym mieszkamy na stałe. W naszą obecną podróż ruszyliśmy z Anglii przez Francję, Hiszpanię do Maroka. Dołącz do tej afrykańskiej przygody. Subskrybuj nasz kanał. Co tam się dzieje, to ja po prostu sam. Taka sytuacja przy wjeździe do Fez. Nawigacja nas poprowadziła jakąś boczną drogą. O, tutaj taką i teraz się coś tutaj dzieje. Niezbyt ciekawego. Coś zblokowało drogę i po prostu wszyscy jadą jak chcą. Masakra. Boże. Ale może zaraz się coś ruszy. Jak ci się podoba, Monika, Fez? Ja jestem w szoku, zaraz co to się dzieje w ogóle. Zobacz na to. O matku. Nie, no zobacz na tego Mercedesa. No, ten Mercedes też, on się przychyli zaraz i... Dobra. O, matka. My teraz się musimy wcisnąć. No, ciekawe gdzie. Tu nie damy rady tam raczej. Czerwone ten Rosjan. Dzień dobry, witajcie w nowym vlogu. Witamy was dzisiaj z miasta Fez. Tam nad naszym parkingiem góruje Medyna. Parking można znaleźć na Park Fortnite. Oczywiście koordynaty już się pojawiły. I powiem wam szczerze, że nie jest to najlepsze miejsce, chyba że trafiliśmy na taki dzień. Jeżdżą tutaj cały czas jakieś samochodziki, wysypują tam gruz, takie trochę śmietnisko jest i strasznie tutaj śmierdziało po prostu cały wieczór, całą noc. I teraz się zastanawiamy, czy może gdzieś tutaj jest garbarnia. No, miejsce jest chronione 24 godziny na dobę. Tyle dobrze. Zapłaciliśmy 100 dirhamów za jedną noc. Tak to wygląda. Dzisiaj idziemy zwiedzać Fez. Tak się zastanawiam, czy my zawsze musimy mieć takiego pecha przy wjeździe do jakichś miejsc, miast? Tak, droga była po prostu tutaj straszna. Ja przeżyłam takie nerwy, jakich nawet nie przeżyłam, gdy jechaliśmy przełęczą. No tutaj ręce miałam całe spocone. No, wszyscy byli tacy nerwowi. Rozkręciła się ciężarówka. Po prostu zrobił się taki Saigon, że no, my nie w ogóle nie wiedzieliśmy, co tam się dzieje. Nie, ja byłem w szoku. Martwiłem się tylko o auto, żeby mi nikt nie porysował, no bo... To już nie to, że ja się gdzieś wciskałem, tylko się bałem o tych ludzi, co nas omijają z jednej strony, z drugiej, gdzieś tu, no zresztą no, sami widzieliście, no już nie przeżywamy tego. Oni na pewno byli głodni, to było przed 19, więc wszyscy pędzili na posiłek i wydaje mi się, że ten poziom stresu się podniósł. Tak, dokładnie. No a my co, zbieramy się i idziemy dzisiaj zwiedzać Fez. Tak, mamy przewodnika umówionego na 10, także idziemy zaraz na spotkanie i powędrujemy po uliczkach Fezu dzisiaj. No już docieramy na miejsce spotkania z przewodnikiem. Mieliśmy z parkingu jakieś 5 minut, także super miejscówka na wypad do Medyny.
No a dlaczego wzięliśmy przewodnika? No bo nie mamy za wiele czasu. W Marrakeszu byliśmy 3 dni, mieliśmy czas, żeby się tam poplątać po uliczkach, a tutaj chcemy to zrobić w 1 dzień. A jeżeli chodzi o przewodnika, to skorzystaliśmy tutaj z opcji Free Walking Tour, czyli no niby jest to przewodnik za darmo, ale jest taka umówiona cena, żeby zostawić od 10 do 50 euro na koniec zwiedzania. Czas zwiedzania to jest około 3 godzin i zobaczymy, co nam ten przewodnik pokaże, jak będziemy z nim odkrywali to piękne miasto. Fas po arabsku znaczy to kilof. I właśnie taki przyrząd złoto-srebrny dostał założyciel tego miasta, Idris I, który został pierwszym muzułmańskim władcą Maroka. Tak sobie myślę, że Barberowie, którzy tutaj zamieszkiwali ten teren, musieli bardzo go polubić, skoro obdarowali go takim prezentem. Wszystko to działo się 1200 lat temu. Tak stary jest właśnie Fez. Jesteśmy w garbarni skór. Jest to najstarsza garbarnia w Maroku. Tak mówią w Fezie, ale w Marrakeszu też mówili, że jest to najstarsza garbarnia w Maroku. No możecie sobie zajrzeć na tamten film i je porównać. Garbowanie skór odbywa się w ten sam sposób jak w Marrakeszu. Używają tutaj naturalnego amonioku, który pochodzi z odchodów gołębi. No, skóry się tutaj moczą w tych kadziach przez kilka dni, żeby usunąć sierść. Później są dalsze procesy. Bardziej nam się podobała garbarnia w Marrakeszu. Może dlatego, że mogliśmy bardziej tego doświadczyć. Chodziliśmy tam wprost po tych kadziach, a tutaj oglądamy to z góry, z tarasu, więc no, jest to tak bardziej sztucznie. No. W feskiej Medynie jest około 9 tysięcy uliczek. Podobno nie powstała żadna mapa, która odwzorowywałaby cały plan tej Medyny, ale mamy taki jeden tip, gdybyście chcieli ją zwiedzać samemu. Są to znaki z nazwami ulic. Za mną jest znak w kształcie sześciokąta i oznacza on ślepą uliczkę. Natomiast znaki takie kwadratowe bądź trochę prostokątne oznaczają ulicę taką, którą możemy przejść. Ta uliczka pięknie odzwierciedla kolory Fezu, czyli biały i niebieski. My byliśmy przy pierwszym wejściu do uniwersytetu, teraz jesteśmy przy drugim wejściu. Jest to najstarszy nadal funkcjonujący uniwersytet na świecie. W tej chwili mogą studiować tu tylko wyznawcy islamu. Przed francuską okupacją studiowano tutaj biologię, medycynę, matematykę, no a teraz jest to tylko religioznawstwo, czy no coś takiego jak teologia w chrześcijaństwie. Medresa Al-Karawi, przy której właśnie byliśmy, czyli ta najstarsza uczelnia na świecie, została wybudowana przy meczecie o tej samej nazwie. Został on ufundowany przez kobietę, Fatima al-Khiri, w 859 roku. Legenda głosi, że pościła ona aż do ukończenia budowy. Świątynia ta była największym meczetem do czasu, kiedy wybudowano meczet Hasana II w Casablance. Wyobraźcie sobie, że może tutaj pomieścić od 15 do 20 tysięcy ludzi. Z zewnątrz w ogóle tego nie widać, bo jest tak tutaj wciśnięta w tą Medynę, że aż trudno to uwierzyć. Niestety wszystkie te cuda architektury muzułmańskiej możemy podziwiać tylko z zewnątrz. No i też nie w pewnej okazałości, bo tak jak widać, są tutaj wciśnięte w te uliczki Medyny, a do środka nie można wchodzić innowiercą. Także możemy się obejść smakiem. Wchodzimy teraz do centrum handlowego, bo jak wiecie, centra handlowe nie powstały w XXI wieku. Tutaj jest na przykład plan centrum handlowego, które mieści się w feskiej Medynie i jest ono z IX wieku. Podzielone na takie aleje, w których są sprzedawane różne produkty, na przykład buty, jakieś garnki. Jesteśmy w królestwie butów, to co lubi każda kobieta. Buty, buciki. Ale Monika, ty już masz je. Wszystkie wzory i kolory.
Bardzo mi się tutaj podoba. Bardzo piękne butiki, cudowny sufit, mozaika na posadzce, trochę marmurów. Jest fajny klimacik. Salon sukien ślubnych. Tak jak wspominaliśmy Wam już wcześniej, jest tu cicho, spokojnie, bo nie ma tych okrutnych motorków, które tak Pawła denerwowały w Marrakeszu. Tak. Ogólnie Medyna w Fezie jest największym obszarem na świecie, gdzie nie poruszają się żadne sprzęty zmechanizowane, typu właśnie motorki, rowery i tak dalej. Ja się w tym zakochałem. Uwielbiam Fez. Cisza, spokój, chłona atmosferę starych budynków, wiekowość. Cudownie. Cudownie jest dla nas zwiedzających, ale dla ludzi, którzy tutaj żyją i pracują, jest dużo ciężej, bo wszystko muszą po prostu przenosić, przewozić ręcznie. No, no tak. I jest tutaj taki jeden tip od nas. Barak, na takie hasło w 3 sekundy trzeba się odsuwać na bok, bo oznacza to, że ktoś albo pcha jakiś ciężki wózek i po prostu trzeba mu ustąpić drogę. Więc pamiętajcie, barak. Jesteśmy w aptece berberyjskiej. Można tutaj kupić naturalne specyfiki dosłownie na wszystko. Mieliśmy taką krótką prezentację. No oczywiście ceny są sporo wyższe. My już tych produktów różnych sobie gdzieś tam po drodze nakupowaliśmy. No i możemy teraz porównać ceny. No niektórych produktów ceny są 8 razy wyższe. Idziemy teraz do najstarszej na świecie biblioteki. O Boże! To jest chyba najwęższa uliczka w Fezie. Jesteśmy przy głównym wejściu do najstarszej biblioteki, ale niestety nie możemy do niej wejść. Okazuje się, że trzeba mieć tutaj zgodę, wypełnić mnóstwo dokumentów i po 24 godzinach można taką zgodę uzyskać. Jest tu ponad 10 tysięcy różnego rodzaju manuskryptów, cennych ksiąg, dlatego pewnie są takie procedury. Ten hałas mówi tylko jedno, jesteśmy w dzielnicy Kowali, robią tutaj różne naczynia w miedzi głównie. W tym miejscu można też naprawić stare garnki. Jak widzicie, tam są takie ogromne, które używane są do gotowania na jakieś wesela czy większe przyjęcia. Właśnie takiego miejsca szukałem w Marrakeszu, ale to tutaj, ten ogrom pracy włożony w te wszystkie przedmioty i jak mogę zobaczyć jeszcze jak oni to robią, to robi na mnie olbrzymie wrażenie. Niesamowite po prostu. Nie wiem jak tobie Monika, ale mi na razie Medyna w Fesie bardzo się podoba. Tak, jest cicho, spokojnie, fajnie, chłodno. No i bardzo miło się tutaj spaceruje. Jest cudownie. I nie ma czego? Skuterków. Zerwaliśmy się już z turu, skończona wycieczka i przyszliśmy coś zjeść. Są tutaj takie naleśniczki. A, okej. Z jakąś marmoladą. Zobaczcie, jak to pani fajnie robi. Ta cała kula jest nagrzana. Monika mi musi kupić coś takiego, żeby mógł robić naleśniki. One more. Szukamy teraz jakiegoś spokojnego miejsca, odludnego, żeby zjeść. I trafiliśmy na dzielnicę Farbiarni. Tak, jest tutaj ciekawa jedna rzecz. Marokańczycy nie wyrzucają spodni. Znaczy, no nie wszyscy, ale część z nich po prostu te spodnie, które już się wytrą, dżinsowe, oddają z powrotem do farbowania.
I tak jak tutaj widzicie, teraz z boku przechodzimy. Można sobie ufarbować dżinsy i będą wyglądały jak nowe. To jest recykling. Właśnie takich miejsc mi brakowało w Marrakeszu, słuchajcie, żeby sobie móc usiąść na spokojnie, zjeść bez żadnego zgiełku. Chociażby pod mostem. No, ciekawe, jak te naleśniczki smakują. Smakują. Bardzo smakują. Tak? Jakie to ciasto jest dobre. Przepyszne. Ta pani, która robiła te naleśniki, pobiła mi je w 100%. Tak, włożyła tam całe serce, była cudownie uśmiechnięta i naleśniki były przepyszne, zostały tylko papierki. Dlatego właśnie zerwaliśmy się z wycieczki, bo kolejnym etapem było już odwiedzenie jakiejś restauracji, otwartej pewnie dla turystów, no bo wiadomo, jest Ramadan, ale nas skusiło to uliczne jedzenie. Jeżeli chodzi o naszego przewodnika, to jesteśmy zadowoleni. Brakowało nam troszeczkę ciekawostek na temat tego miasta. Aczkolwiek, jeżeli chcemy się szybko przemieścić z jednego turystycznego miejsca w drugie, no to samemu na pewno by nam to zajęło dużo, dużo więcej czasu, więc warto skorzystać z przewodnika. Pewnie zauważyliście na naszych filmach, że lubimy powłóczyć się po takich miejscach. Korzystając z tego, że mamy jeszcze czas, pochodzimy sobie sami. I chyba się zgubimy w tej feskiej Medynie. Te uliczki Medyny mają swój urok, bo było tam po prostu tak chłodniutko, jakby jakaś klimatyzacja była włączona, a teraz, gdy weszliśmy już tutaj na taką szeroką ulicę, świeci słońce, to po prostu aż ciężko wytrzymać. Dokładnie i oczywiście pojawiły się Pawła ulubiony środek transportu, czyli skuterki i motorki. Jest czadowo po prostu. Nie, ogólnie bardzo nam się podobało. Tak, fest jest bardzo fajny, jest taki klimatyczny i no, bardzo stary, 1200 lat w końcu. Dokładnie. Więc warto tu przyjechać. My idziemy teraz już do vana. Ruszamy dalej. Inne miejsce. No tak, no, na pewno gdzieś pojedziemy, przecież tu nie będziemy mieszkali. Nie mogliśmy się oprzeć, taka już nasza tradycja, że przyjeżdżamy do żydowskich dzielnic w marokańskich miastach. Przyjechaliśmy też do dzielnicy żydowskiej w Fezie i pierwsze co od razu rzuciło nam się w oczy, to zupełnie inna architektura. Uliczki są dużo szersze, no ale oczywiście suki. Tyle razy już byliśmy w żydowskich dzielnicach, ale nigdy nie wchodziliśmy do synagogi, bo albo nie było to możliwe, albo nie mieliśmy czasu, albo nam się nie chciało. No i tu w końcu się zdecydowaliśmy i słuchajcie, trafiliśmy do najstarszej synagogi w Maroku. Synagoga ta znajdowała się w totalnej ruinie, no ale dzięki ludziom dobrej woli tutaj z Maroka, jedna z rodzin muzułmańskich opiekowała się tym obiektem, a później znaleźli się sponsorzy, którzy odnowili całą tą synagogę i dzisiaj możemy ją podziwiać. Każda synagoga była nazywana imieniem rodziny rabina. Tutaj był Rabbi Shlomo Aben Danan. Tutaj właśnie zasiadał rabin i czytał Torę. A jeśli chodzi o Torę, to mamy tutaj schowany taki drogocenny egzemplarz, który po rozwinięciu ma 50 metrów i jest on zrobiony na skórze gazeli. Jest taka milutka skóra, jest na takich dwóch rolkach i właśnie tam było to rozwijane i przewijane z rolki na rolkę i rabin czytał Torę. Można podejrzeć, co jest na dole.
Na dole jest świeża woda. Po co ona jest? Zaraz się dowiecie. Jest źródełko. Może na głowę. To źródełko, które mogliśmy widzieć z góry. Tutaj kobiety dokonywały takiego rytualnego obmycia po porodzie, no żeby, nie wiem, przywrócić sobie czystość, a na górze inna kobieta trzymała nad tym pieczę i podglądała przez dziurkę w podłodze, czy na pewno oby się tutaj ktoś na dole dobrze umył. Takie miejsce znajduje się tylko w tych najstarszych synagogach. Normalnie teraz tu nam pani powiedziała, że Nie stosuje się tego rytuału. W ten sposób. Być może jest to stosowane, ale może w bardziej cywilizowany sposób. Dokładnie. A tutaj jest taki loch. Ale jest tu zaduch, muszę wam powiedzieć. O, i wilgoć. No, tego mi brakuje czasami w Maroku. Samo jak to jest w meczetach, tak i w synagogach jest podział na mężczyzn i kobiety. Mężczyźni siedzą na dole, a kobiety tam na górze, na balkonie. Więc idę na balkon. Z tarasu, który jest na dachu synagogi, możemy podziwiać cmentarz żydowski, który znajduje się tutaj na dole. No i mi się też strasznie podoba położenie w ogóle Fezu. Tak jest to miasto przeplatane tymi zielonymi wzgórzami i dolinami. I mimo, że jest to drugie co do wielkości miasto w Maroku, to nie czuć takiego właśnie przytłoczenia. Może właśnie dzięki temu, że gdzie człowiek nie wyjrzy, to czuje taką przestrzeń. Kultura żydowska bardzo często miesza się z kulturą arabską, ale dzieje się tak, ponieważ Żydzi zajmowali dosyć ważne funkcje w świecie arabskim. Kiedyś byli doradcami władców, byli szpiegami gospodarczymi, jak również nauczali dzieci arystokracji arabskiej, matematyki i innych przedmiotów. Dzisiaj oczywiście już tutaj nie zamieszkują, dawno temu wynieśli się do Izraela, ale ciągle ślad po tej kulturze w Maroku pozostał. My z Boniką ubóstwiamy takie miejsca i będziemy się tu smetłać pewnie jeszcze z godzinkę. No i właśnie jak mówiliśmy, że jest szeroka aleja, to szeroka jest ta główna, gdzie jest suk, a te boczne uliczki są, słuchajcie, takie wąziuteńkie i tak malownicze, że po prostu no to jest to, co uwielbiamy najbardziej. I czuję tutaj troszeczkę też taki klimat dawnych lat, bo cały czas tutaj mieszkają ludzie, unosi się zapach jedzenia, smażonej ryby. Nie wiem, czy ty to, no czujesz na pewno. Tak, nie? Tak, nie ma turystów. Przechadzają ludzie, mówią nam hello i w ogóle jest taka fajna atmosfera. Pełno salam raczej niż salam. Hello. O, to salam. Tak, można tak podejrzeć, jak po prostu sobie żyją tutaj ludzie. Nie ma w ogóle turystów i jest naprawdę tak swojsko. Dajcie znać w komentarzach, czy wam się podobają takie miejsca. My widzimy się za chwilkę. Po tych kilku dniach intensywnego zwiedzania możemy odpocząć w końcu na łonie natury. Hej. Razem z nami! Tak jest. My się tak bardzo cieszymy, że jeszcze udało nam się spotkać. No cudowne, no, to my jest, też bo się bardzo cieszymy. Goniliście nas. Będziemy mogli się powymieniać doświadczeniami, bo już w końcu mamy to jakieś doświadczenie. Dokładnie. Przecież, nie? Wspomnieniami, pamiątkami może. Dokładnie. Kto wie, już się trochę handlować nauczyliśmy, więc może się tu czymś powymieniamy. Może, dokładnie. Pijemy marokańską herbatę, marokańską kawę, jemy marokańskie ciasteczka. Wasze zdrowie! Wszystko po prostu jest Maroko tutaj. Polskie Maroko. Zówko, saha. Saha. A z wami już będziemy się żegnać. Zostawcie jakiś komentarz, dajcie łapkę w górę i widzimy się za kilka dni. Trzymajcie się ciepło. Hej! Hej!